wywód tamą trzech króli w roku pańskim 1392. No i jeśli w oktawę trzech króli, to 8 dni, licząc od 6, 14. To największe problemy jest jednak to słowo infra. Bo to słowo infra można tłumaczyć, no co prawda, to jest chimera zadecydowane. 14, tak pracuje. Tutaj jest konsultant od tego tekstu, prawda? A więc w sumie takie wiarygodne. Ale to słowo infra. Albo można tłumaczyć jako przed oktawą, wyjdzie na siódmy, prawda? Albo po. No i wtedy to idzie cena. No i można powiedzieć, że tego słowa właśnie jest taka kontrowersja. Te akty, które zostały opublikowane w takim zestawieniu sporządzonym przez Stanisława Kurasia dokumentów małopolskich, no to taki lubelski bardzo profesjonalny historyk, on tam przyjął datę siódmy, a widocznie z jego odczytania tak to wynikało. Tak nawiasem mówiąc, oczywiście te opisy to są takie trochę bazgrały i co my tam odczytamy, to też jest pewnym problemem, prawda? Jak tam światełko padnie, w jakiś inny sposób. No i Ryszard Szczygieł w zasadzie, jakby na bazie ustaleń, pana Stanisława Kurasia, no właśnie taką datą się tutaj opowiedział. Wielu historyków chełmskich i regionalistów jakby przyjęło ten argument i tak analizują w sumie niektóre przewodniki, to tam się właśnie pojawia siódmy. No i jednak Zimmer na bazie pewnego konsultanta, Jerzy Łopatyński, przyjął 14.